Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. W tym materiale poruszymy temat Beaty Klimek, 47-letniej matki trójki dzieci, która zaginęła w dziwnych okolicznościach w miejscowości Porac w województwie zachodniopomorskim. W momencie nagrywania tego podcastu mija dokładnie 3 tygodnie od jej zaginięcia. Kobieta zaginęła 7 października 2024 roku i od tej pory nie dała znaku życia. Bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchania całości. Jeżeli się spodoba, zostawcie lajka, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie, a wszystkich fanów Kryminalnych Szeptów zapraszam na fanpage na Facebooku, który nazywa się oczywiście Kryminalne Szepty. Serdecznie zapraszam. 7 października 2024 roku, miejscowość Porac w gminie Łobec, województwo zachodniopomorskie. Tego dnia o poranku kobieta odprowadza swoje dzieci na przystanek autobusowy, żeby mogły udać się do szkoły. Po czym wraca do domu i w niewyjaśnionych okolicznościach po prostu znika. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej telefon jest nieaktywny. Kobieta była ubrana w różową kurtkę, czarne spodnie i biało-niebieskie adidasy. Ma 158 cm wzrostu, krępą sylwetkę, rude włosy oraz brązowe oczy. I pewnie większość słuchaczy od razu pomyśli sobie, no dobra, partner albo mąż, to jest podstawa. I muszę wam powiedzieć, że akurat w tej sprawie prawdopodobnie facet może coś mieć na sumieniu, sądząc po jego zachowaniu. Podkreślmy jeszcze raz, być może ma coś wspólnego, ale to zaraz ocenicie sami, kiedy przedstawię wam resztę historii. Rodzinne relacje Beaty były dosyć złożone, szczególnie z jej mężem, z którym miała napięte stosunki. Detektyw zaangażowany w sprawę zasugerował, że w sytuacji mogło dojść do przestępstwa, ponieważ jej zniknięcie jest niewytłumaczalne. Psy tropiące zaprowadziły służby na pobliskie pola, gdzie Klimek często spacerowała, jednak poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Dziwne zachowanie męża Beaty wzbudziło dodatkowe podejrzenia. Tego dnia mężczyzna miał przebywać w domu swoich rodziców, gdzie przeparkował auto Beaty. Mimo zaginięcia żony, jego reakcje były chłodne, a nieścisłości w jego wyjaśnieniach są obecnie badane przez służby. Trwają intensywne poszukiwania, a wszyscy, którzy mogą mieć informacje na temat losu Beaty, proszeni są o kontakt z policją w Łobzie. Jak wyglądają w ogóle relacje jej męża z samą Beatą? Mężczyzna rok temu porzucił żonę i wyprowadził się z domu. Dzisiaj mieszka z nową partnerką. Beata ze swoim mężem była ponad 20 lat. Kiedy mieli już trójkę dzieci, ich relacje zaczęły się psuć. Mąż w końcu wyprowadził się z domu i związał z nową partnerką, ale w weekendy przyjeżdżał do swoich rodziców. Z tego, co udało mi się tutaj ustalić z różnych artykułów, to kobieta mieszka właśnie w domu u rodziców tego swojego byłego już prawie męża i facet po prostu to, że tam przyjeżdżał, no to nie było nic w sumie dziwnego. Dodatkowo przecież mieli razem dzieci, czyli tym bardziej mężczyzna mógł tam przyjeżdżać, że tak to powiem, legalnie. Mąż Beaty miał powiedzieć, że nie było między nimi miłości. Zostawiłem jej wszystko i się wyprowadziłem. Nie wiem, gdzie jest teraz żona. Są znalezione jakieś dokumenty po niemiecku. Zdaje mi się, że ona wyjechała. Mam nadzieję, że się znajdzie. Ja mam czyste sumienie, zapewnia mężczyzna. I dla takich wyrafinowanych znawców kryminalnych spraw nachodzi pytanie, po co facet tak naprawdę o tym mówi? Bo on jest czysty, on ma czyste sumienie, on nic nie zrobił. I zauważcie też,
Często jak na przykład oglądam zagraniczne przesłuchania różnych tam morderców, no przeważnie w sumie morderców, no to zazwyczaj jest takie właśnie oddalanie od siebie winy, tak jakby chciał powiedzieć po prostu odejmie się, odwalcie, tu zobaczcie dokumenty po niemiecku, oj coś mi się wydaje, że kobieta chyba wyjechała za granicę, czyli w tym wypadku sugeruje, że prawdopodobnie kobieta mogła wyjechać do Niemiec, tam biegnijcie za nią gdzieś tam na granicę, szukajcie, może gdzieś ona tam jest, a mi dajcie święty spokój, ja jestem w porządku. I dlatego teraz jak przeczytałem te zdanie, które wypowiedział mężczyzna, jej mąż, no to właśnie przypomniały mi się takie rozmowy tych morderców, że no ja tutaj nie, ja nic nie zrobiłem, ale ona na przykład tam robiła coś tam, sprawdźcie tam, bo też był taki przypadek, nie pamiętam jak się nazywał ten koleś, który zamordował swoją koleżankę, to było w Stanach Zjednoczonych. I facet po prostu ją poćwiartował i wrzucił tam do śmietnika, gdzieś tam kawałek dalej od miejsca jej zamieszkania. I oni po prostu znaleźli te ciało i dziennikarka przeprowadzała akurat wywiad z jej znajomymi. I on właśnie ten facet był jednym z uczestnikiem wywiadu i nie miał pojęcia, że policja już ją odnalazła. I kiedy dziennikarka powiedziała temu mężczyźnie, no słucha pan, bo tam znaleziono ciało, muszą po prostu je zidentyfikować i wtedy będzie wiadomo, czy to jest ta poszukiwana kobieta. On w tym momencie się załamał, nie wiedział, co ma powiedzieć, a potem zaczął właśnie mówić w taki sposób, taki oddalający od siebie, że no na pewno ktoś się kręcił wokół jej domu, ktoś ją tam gdzieś załatwił, ktoś to zrobił, ktoś inny, żeby całą uwagę zwrócić właśnie na kogoś innego, broń Boże, nie na siebie. Mówię, nie pamiętam jak ten mężczyzna, jak ten morderca się nazywał, miał takie długie, kręcone włosy i z tego chyba co pamiętam, to tam jakaś psychopatia już wjechała, bo facet później to w ogóle był po prostu taki, no taki bez emocji. Jak znajdę link, no to wtedy podeślę, to ktoś jest ciekawy, może sobie zobaczyć, jak facet jest przesłuchiwany, bardzo ciekawe to jest. A wracając do naszej polskiej sprawy dotyczącej Beaty Klimek, tutaj widzimy, że facet, no podobnie się tłumaczy, wskazuje, tak jak już mówiłem wcześniej, na niemieckie dokumenty i od razu krzyczy, że on nic nie zrobił. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jest też na stronie Uwaga TVN 4 czy tam 5-minutowy urywek takiej zapowiedzi. Nie wiem, czy ona już jest udostępniona. Chyba tak, jest na stronie Uwagi udostępniony cały materiał. I wyobraźcie sobie, że jest taka scena, gdzie dziennikarz pyta się mężczyzny, czy jest pan pewny, że ma pan czyste sumienie. Facet w tym momencie odwraca się, macha ręką, tak jakby chciał powiedzieć, dajcie mi święty spokój i odchodzi w stronę domu. Ewidentnie coś tutaj z tym facetem jest nie tak. I chciałbym jeszcze podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Ja tutaj nikogo nie oskarżam. Nie mówię, że on to zrobił na 100%, że on ma coś na sumieniu. Po prostu komentuję jego zachowanie, które jest dla mnie bardzo podejrzane i bardzo dobrze, że służby przyjrzą się temu facetowi z bliska. A co okaże się na końcu, no to już wykaże śledztwo. Kobieta ostatni raz była widziana na przystanku, kiedy odprowadzała dzieci. I teraz dla was specjalnie urywek z materiału Uwagi. Oczywiście link do tego materiału pozostawię w opisie. Fragment wypowiedzi kobiety, która również była na przystanku. Posłuchajcie. Około 7:10, po paru minutach pani Beata wspólnie z dziećmi dochodzi tutaj na przystanek autobusowy i spotyka sąsiadkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Odprowadzałam akurat piątkę wnuków, tak? Tu pani Beatka siedziała ze swoimi dzieciaczkami. Ja tak spojrzałam na nią, ja Beaciu mówię, co ty taka dzisiaj smutna jesteś? Ona, a głowa mnie bolała, mówi. Na tym się skończyło. Autobus podjechał z tamtej strony, dzieci nasze powsiadały. Pomachałyśmy im ręką. Pani Beatka jeszcze mówi tak do mnie, że się bardzo spieszy, bo na godzinę 8 rano do pracy miała iść. Po południu mówi, idę z dzieckiem na mecz i poszła w kierunku do siebie. Czyli miała już zaplanowany dzień. Oczywiście, też. Że tak.
Jak mogliście usłyszeć z wypowiedzi tej pani, wynika, że Beata nie miała ewidentnie humoru, coś ją gnębiło. Być może faktycznie wcześniej bolała ją głowa, no ale skoro przestała ją boleć ta głowa, z czego wynika, że tak się właśnie wydarzyło, no to raczej chyba nie powinna być smutna, tylko powinna po prostu wrócić do normalności. Może nazwijmy to w ten sposób. Moim zdaniem ewidentnie Beata tutaj mogła się czymś przejmować. Być może wiedziała, że w domu czeka na nią mąż, że będzie chciał, nie wiem, porozmawiać z nią, ale to już tylko takie daleko idące wnioski, daleko idące podejrzenia. W każdym razie coś tą kobietę niepokoiło. Pamiętajcie, że też nie możemy wykluczyć tego, że kobieta mogła również niestety, ale odebrać sobie życie. Pamiętajcie też, że jeśli chodzi o depresję, no to nie zawsze, w większości przypadków, po człowieku tego za bardzo nie widać. Człowiek może nawet się uśmiechać, może śmiać się, no a parę godzin później może już go nie być. Także nie zapominajmy też o takiej możliwej wersji zdarzeń. Telefon kobiety zamilkł około godziny 8:40. Od tego momentu nie można było się do kobiety w ogóle dodzwonić. Kobieta pracowała w banku jako pani sprzątająca. Osoby z banku, tam nie wiem czy przełożony, czy no ktoś tam po prostu z pracy od Beaty, zadzwonił do niej, dlaczego nie ma jej w pracy. I wyobraźcie sobie, że za pierwszym razem, kiedy ta osoba dzwoniła do Beaty, były dwa sygnały, po czym telefon zamilkł. I od 8:40 telefon już więcej nie odpowiadał. Kobieta była o 7:05 wyszła z domu, tutaj z tych bieżących informacji. No wiadomo, daleko do domu nie miała. Na 8:00 podejrzewam, musiała być w pracy od godziny 8:00. No a 40 po, gdzieś tak mniej więcej, zadzwoniono do niej, dlaczego jej w pracy nie ma. I tak to wygląda, wam powiem, dwie wersje mi przychodzą do głowy. Albo kobieta poszła po prostu odebrać sobie życie i kiedy była w trakcie drogi, szła po prostu w jakieś tam określone miejsce, albo nieokreślone, sama nie wiedziała może gdzie idzie, zadzwonili do niej z pracy, wyciągnęła telefon, popatrzyła i go wyłączyła. Druga wersja, jaka mi przychodzi, jest taka, że osoba, która mogła zrobić krzywdę Beacie, ten telefon po prostu wyciągnęła i go wyłączyła, żeby po prostu mu nie dryndał, kiedy on próbował, załóżmy, ukryć ciało. No, przepraszam bardzo, ale ja innej wersji na ten moment nie widzę. Albo ta wersja, albo ta. Czy kobieta mogła uciec za granicę? No nic na to nie wskazuje. Czy gdzieś mogła w ogóle gdzieś się ukrywać? No też na to nic nie wskazuje. Tym bardziej słyszeliście, że pani, która tutaj się wypowiadała, sąsiadka, mówiła, że miała również z dzieckiem zaplanowane wyjście na mecz. No, bardzo to jest, no niestety, ale to jest bardzo, no bardzo ciężka sprawa. Bardzo ciężka sytuacja, naprawdę współczuję ogromnie dla tej rodziny. Tak jak powtarzałem nieraz w moich podcastach, no zaginięcie to jest chyba jedno z najgorszych w ogóle doświadczeń, jakie może spotkać najbliższych. I wiecie co? Zastanawia mnie kolejna rzecz. Może to nie jest nic niezwykłego, ale mimo wszystko, no sami to ocencie, napiszcie w komentarzu, jak wy podchodzicie do tematu kamery monitoringu, która była zainstalowana w mieszkaniu. U góry mieszkała kobieta z dziećmi, na dole mieszkali jej teściowie i to właśnie ta kamera nagrała, jak kobieta wychodzi z domu o 7:05. Czy wy myślicie, że starsi ludzie montują sobie kamerę monitoringu? No, raczej chyba nie. Na wsiach przed domem starsi ludzie czy posiadają kamery monitoringu? No nie wiem, może ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Dla mnie osobiście jest to tak troszeczkę dziwne. No ale, no nie wiem, może mi się po prostu wydawać. Ocencie to sami, jak wy widzicie ten cały monitoring.
I teraz powiem wam jeszcze taką jedną ciekawostkę. Kobieta miała 5 minut do przystanku autobusowego w Poradzu. Poszła, odprowadziła dzieci, wraca. Dzieci pojechały do szkoły. I tu w artykule na stronie Faktu, oczywiście link w opisie, jest napisane, że to, że kobieta wróciła do domu, jest potwierdzone z dwóch źródeł. Widzieli ją okoliczni mieszkańcy. Ale najciekawsze jest to, że kamera monitoringu nie nagrała tego, jak kobieta wchodzi na piętro do mieszkania, ponieważ kamera w tym momencie była już wyłączona. Detektyw Andala twierdzi, że ktoś zrobił to specjalnie. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że pani Beata miała dojechać samochodem do pracy w banku, gdzie była zatrudniona jako sprzątaczka. Sumienna pracownica dziwnym trafem tam nie dojechała. Jej auto do dziś stoi przed posesją. Telefon kobiety przestał działać około 8:40, to już wiemy. Ona sama rozpłynęła się jak kamfora. W dalszej części artykułu jest oczywiście o jej małżeństwie, które tutaj już przedstawiłem, dlatego lećmy dalej. Kolejną ciekawą informacją jest to, że między małżonkami wybuchały awantury. Chodziło o wychowywanie dzieci, stosunek ojca do nich i płacenie alimentów. W ostatnich miesiącach mąż miał mieć opóźnienia z regulowaniem należności, sprawą zajął się nawet komornik. Pewne jest to, że kilka miesięcy wcześniej Beata zamontowała w swoim mieszkaniu kamerę, umieściła ją na wprost drzwi wejściowych. O, czyli tutaj mamy potwierdzenie, że to Beata załączyła tą kamerę, zamontowała ją. Klucze do jej mieszkania miał zarówno mąż, jak i teściowie, dodaje Arkadiusz Andała. Ostatni raz kamera zarejestrowała ją 7 października, jak wychodzi z dziećmi na przystanek, potem ktoś ją wyłączył. Mógł to zrobić na przykład poprzez wyłączenie bezpieczników. I teraz możemy postawić sobie jasno pytanie. Czy Beata Klimek bała się kogoś? Zamontowała kamerę bezpośrednio na drzwi wejściowe. Kogo mogła się bać? Może chciała mieć dowód, że gdyby powiedzmy, tutaj oczywiście przykład, przyszedł mąż, awanturował się, doszłoby do jakichś, no nie wiem, czynów zabronionych, kobieta miałaby dowód na to, że facet był po prostu w tym akurat momencie w domu. No wiadomo, że nie założyła przecież kamer w środku, gdzieś, nie wiem, w kuchni, w pokoju, bo to jest bez sensu. A takie założenie kamery bezpośrednio na drzwi, mądry pomysł, jeśli chce się potem coś tam udowodnić. Ale żeby to zrobić, trzeba się czegoś obawiać. Wcześniej jeszcze, zanim nie przeczytałem tego wpisu, podejrzewałem, że może ta kamera jest skierowana na samochód. Wiecie, jak to jest. Trzyma się nieraz samochód po prostu gdzieś na zewnątrz, ludzie na przykład nie mają garażu. No i warto, żeby ta kamera po prostu była skierowana na samochód, no bo różnie to bywa. Ale nie, no tutaj akurat w tym wypadku kamera była skierowana na drzwi. W dalszej części artykułu czytamy. Jak mówi detektyw Andała, już w sobotę, 2 dni przed zaginięciem, na jakiś czas kamera została wyłączona. To wynika z jej zapisu. Wtedy kobieta była na całodniowej wycieczce z dziećmi w Poznaniu, mówi detektyw. Albo była awaria, albo ktoś wyłączył specjalnie. To widać na zapisie kamery, która pokazuje, że urządzenia w domu migały, co wskazuje, że ktoś mógł przy tym manipulować. Koronnym dowodem na to jest fakt, że 2 dni później, w dniu zaginięcia pani Beaty, kamera też została wyłączona. I że to nie jest przypadek. A wiecie, co ja sobie myślę na ten temat? Tak mi się wydaje, że kobieta mogła po prostu sama wyłączyć tą kamerę w dniu, kiedy wyjechała na cały dzień z dziećmi do Poznania. Bo stwierdziła na przykład, że po co nagrywać jakikolwiek obraz, po co to rejestrować, skoro ich nie będzie w domu. Na to by wychodziło, że kobieta nie bała się złodzieja, tylko bała się kogoś, kto może przyjść, kiedy ona jest w domu. Ja tak to widzę, nie wiem jak wy to widzicie, napiszcie w komentarzu, bo chętnie dowiem się nowych teorii.
Tutaj detektyw Andała wspomina o awarii. Czy to mogła być awaria? Czy ja wiem? Raczej wykluczyłbym awarię, no bo jeżeli kamera by się zepsuła, no to co, nagle by się naprawiła? Nie wiem, no nie mam pojęcia. To trochę tak dziwnie z tą awarią brzmi. Wyłączył ktoś ją specjalnie, no to już szybciej, ale jeżeli kobiety nie było w domu, to po co ktoś miałby tą kamerę wyłączać? To tak jakby ktoś wyłączył kamerę, żeby przygotować w domu na przykład, no nie wiem, jakby to jakąś zasadzkę, żeby po prostu, nie wiem, ukryć się w tym domu, jeżeli ktoś by chciał kobiecie zrobić krzywdę, ukryć się w tym domu i wtedy jak ona by wróciła, no to zrobić jej i dzieciom krzywdę. No ja to tak widzę. Dlatego wyłączenie specjalnie przez kogoś postronnego, no raczej nie, ale no oczywiście mogę się mylić. Bezspornym faktem jest to, że w dniu zaginięcia pani Beaty jej mąż pojawił się na posesji rodziców. Miał wykonywać jakieś porządki. Ponoć przestawił też samochód małżonki, jego rodzice, którzy mieszkają na parterze, około godziny 7:40 wyszli z domu na zakupy. Co się musiało wydarzyć na terenie tego domu lub obok? Kobieta nie zniknęła tak sobie. Wiele na to wskazuje, że ktoś pozbawił ją życia, a tajemnica zaginięcia wiąże się z jej sytuacją rodzinną i trudnymi relacjami z małżonkiem, mówi detektyw Andała. Czyli tutaj w tym wypadku detektyw mówi wprost, że podejrzewa sprawa rozwodowa, czyli detektyw podejrzewa małżonka. Wersja samobójstwa jest też brana pod uwagę, ale jest mniej prawdopodobna. No i chyba wam powiem, że zgadzam się tutaj z detektywem, bo faktycznie no tyle jest poszlak, tyle jest możliwości. Nie jest tutaj też podane, o której dokładnie mąż kobiety przyjechał. Jak tu jest wspomniane w artykule, wykonać jakieś porządki. Jakie porządki? O której godzinie? Tutaj nie mamy więcej informacji na ten temat. Jeżeli rodzice mężczyzny wyszli o 7:40 z domu na zakupy, czyli kobieta jeszcze do 7:40 prawdopodobnie była w domu. Na 8 musiała być w pracy. Nie mamy też tutaj informacji, ile czasu zajmuje kobiecie dotarcie do pracy. Czy jest to daleko, czy to nie jest daleko. Tego nie wiemy. Jeżeli wydarzyła się tam jakaś tragedia, no to musiała się wydarzyć po godzinie 7:40. Kobieta w tym momencie, podejrzewam, że zbierała się już do pracy. Być może wyszła do samochodu. Być może nawet siedziała już w tym samochodzie. Tego nie wiemy. W każdym razie uważam, że godzina 7:40 do godziny 8 to jest kluczowy czas, w którym mogło coś się tutaj rozegrać strasznego. Jeżeli nie było to z udziałem osoby trzeciej, jeżeli byśmy mieli tutaj opierać się na samobójstwie, no to po 7:40 prawdopodobnie kobieta mogłaby wyjść z domu w nieznanym kierunku. W dalszej części artykułu mamy takie pytanie postawione przez detektywa. Czy rzeczywiście kobieta mogła targnąć się na życie? Psy tropiące co prawda podjęły trop i zaprowadziły śledczych na pobliskie pola, ale kobieta często tamtędy chodziła. Niczego nie znaleziono, dodaje Andała. Z ustaleń faktów wynika, że relacja męża jest niespójna. Są pewne nieścisłości w wyjaśnieniach męża kobiety, o których na razie nie możemy powiedzieć, ale te okoliczności są znane policji, dodaje detektyw Andała. I faktycznie jak wejdziecie sobie w opis i klikniecie w ten link, który zaprowadzi was do materiału, uwaga, TVN, w tym materiale będzie pokazana trasa, jak psy tropiące prowadziły policjantów, przez jakie miejsca, tam w którymś momencie nawet rodzina zaglądała do studzienki. Zaglądała do studzienki i patrzyli, czy, no wiecie, po prostu nie ma tam Beaty. Pies, z tego co pamiętam, on może wiele, wiele dni wstecz, jeżeli na przykład wiele dni temu kobieta tamtędy szła, no to pies może podjąć trop, bo ten zapach tam zostaje i dlatego pies mógł zaprowadzić w tamtą stronę. Chociaż
Patrząc na te miejsce, do którego pies zaprowadził służby, no to takie trochę nie wiem, co tam kobieta mogła robić tak naprawdę. Może była z dziećmi na spacerze? To takie miejsce bardziej odosobnione. Po prostu zwykłe pola. Czy gdzieś tam może być kobieta? Tego nie wiadomo. W artykule czytamy dalej. Dziwne jest to, że mężczyzna nie przejął się losem kobiety i nie uczestniczy w jej poszukiwaniach. Dziwne jest też, że mąż, który od roku mieszka z nową partnerką, w dniu zaginięcia pani Beaty był akurat w domu rodziców. Tego dnia miał też jeździć po okolicy i szukać polnych kamieni, których potrzebował do budowy nowego domu. To wymaga z pewnością wyjaśnień, dodaje detektyw Andała. Jak ja to widzę? Ja widzę to w ten sposób. Okej, facet z nią nie był od roku, miał tam nową laskę, interesował się tą kobietą swoją i na żonę miał, że tak brzydko powiem, wywalone. Ale mi się wydaje, że jeżeli zaginęła jego była żona, no to facet powinien kierować się dobrem dzieci. No, dzieci martwią się o matkę. Tam jeden chyba, ten najstarszy chłopak z tego, co widziałem, ma 12 lat. No to nie jest już małe dziecko. On wie, co się dzieje, wie, że zaginęła matka i moim zdaniem ojciec powinien tej matki szukać. No, to jest chyba normalne zachowanie. Powinien się przejmować tym, że dzieci mogą doznać traumy. Mogą przeżywać to bardzo. No ja osobiście bym na to nie pozwolił. Ja bym robił wszystko, żeby kobietę odnaleźć. I tutaj właśnie kierowałbym się dobrem dzieci. No ale niestety mężczyzna miał to gdzieś, albo po prostu doskonale wie, gdzie znajduje się Beata. I bardzo ciekawa jest ta sprawa z tymi kamieniami, polnych kamieni. On szukał polnych kamieni, których potrzebował do nowego domu. A może nie szukał polnych kamieni, tylko szukał miejsca na polu, gdzie po prostu... No, domyślcie się sami. Rodzina nie wierzy, by Beata Klimek, która dobrze dbała o dzieci, sama z własnej woli zniknęła. Feralnego dnia miała być przecież na meczu swojego syna. Czytamy w dalszej części artykułu na stronie Faktu. No i tutaj opis kobiety, 160 cm wzrostu, oczy brązowe, włosy, przedramiona, koloru rudego i tak dalej. Zresztą zdjęcie widzicie tutaj na miniaturce. W dalszej części jest po prostu numer policji 112 albo 47-782-5511. Pod tymi numerami można zgłaszać, jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek informacje, gdzie kobieta się znajduje. Kolejną, myślę, ciekawą rzecz, jaką znalazłem tutaj również na stronie Faktu, ale to akurat inny artykuł. Jak wynika z ustaleń reportera Uwagi, krótko po godzinie 7 ktoś wyłączył monitoring, to już oczywiście wiemy, ale tu jest bardzo ciekawe, o czym jeszcze nie wspominałem. Śledczy nie znaleźli w mieszkaniu torebki pani Beaty, no i że jej auto zostało pod domem. Siostrzenica zaginionej Beaty mówiła również, że między nimi było bardzo źle. Bardzo źle. Miała bardzo zły kontakt z mężem. To są słowa siostrzenicy zaginionej Beaty. I kobieta dodała jeszcze, bała się go bardzo. Zastraszał ją. Według ich relacji pani Beata wolała spędzać czas poza domem, żeby nie generować konfliktów i kłótni, a te miały zacząć się, kiedy mężczyzna znalazł nową partnerkę. Kłócili się o pieniądze, że musi płacić dużo pieniędzy na zabezpieczenie bytu, na dzieci. Mówi Uwadze siostra pani Beaty. Potrafił przyjechać i nie przywitać się z dziećmi albo nie pożegnać się z nimi. Traktował je wielokrotnie jak powietrze. Urządzał im kary, wspomina siostrzenica zaginionej. Stawiał dziecko do kąta z rękami uniesionymi do góry przez cały dzień, albo się do niego nie odzywał przez 3 miesiące. To była dla dziecka kara. Za to, że jest niegrzeczny i rozrabia. Dziecko, które miało 8-9 lat, dopowiada siostra pani Beaty. Siostra pani Beaty miała jeszcze dopowiedzieć, że nie chce rzucać oskarżeń, bo nie ma na to dowodów, ale jej zdaniem prawdopodobnie Beata została w domu sama z mężem,
I tutaj kolejny jego przerażający tekst. Tu cała wioska jest przeciwko mnie. Powiedzą, że ja coś kombinuję, dlatego nie. Ja czekam tutaj, a wy róbcie swoje. No i tutaj też nie powinienem może tego mówić, ale no ja mam wrażenie, że facet, wiecie co, powiedział, ja tu czekam, wy róbcie swoje, a w myślach jakby dodał, a ja zobaczę, czy ją znajdziecie tam, gdzie ją ukryłem. Taka po prostu, to jest oczywiście tylko taka pierwsza myśl i to jest oczywiście prawdopodobny scenariusz, że mógł tak pomyśleć, no ale oczywiście nie będę tutaj mówił wprost, nie będę go oskarżał. Co nie zmienia faktu, że naprawdę facet dla mnie jest bardzo mocno podejrzany. Tu jeszcze takie zdanie przedstawia nam ten detektyw Andała, który mówi: mogę zaryzykować stwierdzenie, że wersją najbardziej prawdopodobną jest, że pani Beata nie żyje, a że została pozbawiona życia w wyniku działań osób trzecich, mówi detektyw. No i słuchajcie, no po prostu jeżeli to wszystko wziąć do kupy, już tak na zakończenie zrobić takie wielkie jedno podsumowanie. Jeżeli kobieta była w domu o 7:40, teściowie wyszli z domu na zakupy. Kobieta miała, no nie wiem, powiedzmy 10 minut, żeby opuścić mieszkanie, wsiąść samochód. Powiedzmy, że miała 10 minut na dotarcie do pracy. No to tutaj w tym czasie coś musiało się wydarzyć naprawdę strasznego. I jeżeli mąż kobiety przebywał w tym momencie w domu, jeżeli kamera była wyłączona, no to facet ewidentnie jest podejrzany na 100%. Jeżeli oczywiście taka sytuacja była, jak mówię. Przygotował się na to? Wiedział, co zrobi? Wiedział, że za chwilę będzie musiał ukryć ciało? Nie ma kamery, nie ma dowodu. Rodzice tego faceta wiedzieli w ogóle, że on jest w domu, czy przyjechał chwilę po tym, jak oni wyszli. Tego też nie wiemy z tego artykułu, niestety. Jeżeli to wszystko, co teraz mówię, jest prawdą i tak było, że facet przebywał w domu, kiedy zaginęła kobieta, no to myślę, że mamy tutaj potencjalnego sprawcę. Druga wersja, mocno się pokłócili, kobieta biegła w stronę tych pól, miała świadomość, spieszyła się zresztą do pracy, miała świadomość, że musi być zaraz w pracy, że po pracy idzie z synem na mecz. I co, nagle pobiegła i się targnęła na życie gdzieś tam w polu? Oczywiście to nie jest niemożliwe, ale czy to faktycznie jest mocno prawdopodobne? No wydaje mi się, że chyba raczej nie. Jeszcze inna wersja. Kobieta biegła w stronę tego pola, bo była na przykład, nie wiem, strasznie wkurzona i on pobiegł za nią. I mógł po prostu zrobić jej krzywdę. Czekam na wyjaśnienia, zobaczymy, co ustalą śledczy, co wyjdzie w praniu, jakie kroki podejmie dalej prokuratura. Myślę, że jak facet ucieka od dziennikarzy, nie odpowiada im na pytania, tam jakieś szczątkowe zdanie rzuci, myślę, jeżeli dojdzie do takiego oficjalnego przesłuchania w prokuraturze, facet się złamie. Oni już mają sposoby na to, żeby z faceta wydusić prawdę, jak tylko zauważą, że coś tutaj jest nie tak. Także czekam z niecierpliwością na dalszy rozwój tego zaginięcia. Myślę, że to jest również ciekawa sytuacja, jak na przykład Jowity Zielińskiej, której też ciągle czekam na rozwiązanie. No najchętniej bym chciał, żeby obie kobiety się znalazły i żeby po prostu wszystko się dobrze skończyło, ale no niestety, no różnie to bywa. No miejmy nadzieję, że po prostu skończy się to pozytywnie. Naprawdę fajnie by było usłyszeć dobre wieści na temat zakończenia tej sprawy w pozytywnym oczywiście finale. Przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach, udostępniajcie podcast, jeżeli stwierdzicie, że jest fajny, że fajnie się słucha, jest ciekawie. Zapraszam do mojego fanpage'a na Facebooka Kryminalne Szepty, tam możemy sobie popisać. Podrzucajcie jakieś też ciekawe sprawy, o kim byście chcieli, czy o czym posłuchać. Bieżące sprawy, jak między innymi zaginięcie Beaty Klimek.
też mi podsyłajcie różne takie sprawy, bo ja też nieraz coś szukam, coś gdzieś tego, a fajne takie właśnie ciekawe zaginięcia gdzieś mi tam migną i po prostu o tym nie nagrywam. A tutaj jest naprawdę no ciekawa historia. Nie wiem, czy słowo ciekawa jest odpowiednia w tej... No ciekawa, no bo zaraz mi ktoś tam zarzuci, że o, jak może być zaginięcie ciekawa, to jest tragedia. Oczywiście, że jest to tragedia, ale wiele osób czeka na rozwiązanie tej tragedii, interesuje się tą sprawą, bo sprawa jest, no, nie bójmy się powiedzieć, ciekawa. Życzę, żeby kobieta odnalazła się zdrowa, żeby rodzice, a przede wszystkim dzieci, nie cierpiały już więcej rozłąki. No i mam nadzieję, że wszystko się ułoży.